Czy wiesz, że wszyscy jesteśmy kameleonem? Efekt kameleona to nic innego jak niezależna od naszej woli automatyczna skłonność upodobnienia się do osób, które przebywają w naszym otoczeniu i tworzą z nami relację. Podobieństwo sprawia, że czujemy się sobie bliżsi, bezpieczniejsi i ufamy sobie bardziej. Się on na zjawisku mimikry, czyli mimowolnym naśladowaniu gestów, wyrazu twarzy czy zachowania innych osób. Odpowiadają za to neurony lustrzane, czyli takie, które są zaangażowane w wykonywanie prostych ruchów, jak na przykład podniesienie szklanki. Wykazano, że ma ona potencjał wpływania na poprawę nastroju i otwartości drugiej osoby. Mimikra jest zjawiskiem powszechnym zarówno w świecie zwierząt, jak i ludzi. Pozwala uniknąć trujących pokarmów lub ukryć się przed wrogiem. U ludzi mimikra najbardziej widoczna jest u niemowląt. To mechanizm dość naturalny. Od narodzin patrzymy na swoich rodziców, obserwujemy ich zachowania bardzo dokładnie, sugerując się, że są one odpowiednie. A w tak młodym wieku najważniejszą rolę odgrywają właśnie rodzice. To od nich wszystko się zaczyna, są osobami, które spotykamy jako pierwsi i nas kształtują, dlatego dzieci bardzo zwracają na nich uwagę i chłoną garściami wiedzy z otoczenia. W wyniku tego mogą je później odzwierciedlać. Na przykład dziecko dorastające w domu, w którym występowała agresja, może powielać takie zachowania. Dla niego krzyk lub obrażanie innych będzie czymś zupełnie normalnym. Dopiero w późniejszym wieku może być w stanie zrozumieć, że jest to nieodpowiednie. A w jaki sposób możemy korzystać z efektu kameleona? Możemy go stosować w różnych sytuacjach, które spotykają nas w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wykazano również, że mimikra ma potencjał wpływania na decyzje konsumenckie. Bardzo dobrze sprawdza się w sprzedażach, pracach zespołowych, nauczaniu czy też rozwoju osobistym. Działa ona niezwykle szybko, a potwierdzili to naukowcy z Poznańskiego Uniwersytetu. Eksperymentator występujący jako pracownik kantoru podczas bardzo krótkiej realizacji zlecenia naśladował słowa klientów. Już zaledwie w kilka sekund przekonywał przypadkowe osoby do udzielenia pomocy finansowej potrzebującym. Czy wiesz, że sposób, w jaki sprzedawczynie zachowują się w sklepie, może mieć wpływ na to, ile pieniędzy wydasz? Badania udowodniły, że jeśli sprzedawczynie naśladują gesty lub ton głosu klientek, to te są bardziej skłonne do kupna większej ilości produktów. Wynika to z tego, że naśladowanie gestów buduje zaufanie i sympatię między ludźmi. Jeśli ktoś odgarnia włosy z twarzy tak samo jak my, to czujemy się z nim bardziej związani. To ciekawe odkrycie pokazuje, jak bardzo jesteśmy podatni na wpływ innych ludzi, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kolejnym przykładem może być również koncert. Tam również zmieniamy kolory jak kameleon. Efekt, o którym mówimy, sprawia, że dostosowujesz swoje zachowanie do otoczenia. Jeśli wszyscy wokół ciebie skaczą, śpiewają i machają rękami, to ty też to robisz, nawet jeśli nie lubisz muzyki czy wykonawcy. Dzieje się tak, ponieważ chcesz być częścią grupy, czuć się akceptowanym i zintegrowanym. A potem, gdy wychodzisz z koncertu, myślisz, że świetnie się bawiłeś. Ale czy to znaczy, że na koncertach nie ma autentycznej zabawy? Niekoniecznie. Może to być też sposób na wyrażanie swojej osobowości, emocji i zainteresowań, a może okazja do poznania nowych ludzi, czy też po prostu dobra forma relaksu i odstresowania się. Tak czy inaczej, nie musisz być kameleonem, by zostać zaakceptowanym. Możesz być sobą i bawić się tak, jak lubisz. Być może po zaznajomieniu się z tym zjawiskiem nasuwa ci się pytanie, jak się uchronić przed efektem kameleona? Otóż nie jesteśmy w stanie się całkowicie od niego uchronić. Natomiast warto pamiętać, że stosowanie efektu kameleona powinno być zrównoważone i autentyczne, ponieważ wierne naśladowanie może prowadzić do utraty własnej autentyczności. Ale możemy jednak kontrolować to zjawisko w naszym życiu. Podstawowym elementem przeciwdziałania temu zjawisku jest świadomość jego istnienia i wpływu na nasze zachowanie. Obserwuj swoje zachowania podczas kontaktu z innymi osobami. Jeśli zauważysz, że kogoś naśladujesz, to spróbuj świadomie to kontrolować. Naucz się mówić nie i wyrażać swoje opinie i uczucia. Pamiętaj, że to jest w porządku, aby nie zgadzać się z innymi. Podsumowując, jest to skuteczny sposób na zwiększenie sympatii. Pamiętaj, że nie masz obowiązku zawsze zgadzać się z innymi i że efekt kameleona nie jest zawsze czymś złym. Może pomóc w budowaniu relacji. Kluczem jest znalezienie równowagi między naśladowaniem a byciem sobą.